Witam kolejny raz, kolejny filmik. Dzisiaj będzie filmik z cyrkulatorem. Jest to urządzenie wysokiej częstotliwości. Mamy stanowisko pomiarowe, w którego wchodzi generator wysokiej częstotliwości. Ustawiony na 3 GHz. Mamy dwa mierniki jako przyrządy kontrolne. I mamy nasz cyrkulator. To jest cyrkulator, tu jest pokazany kierunek jego pracy. Do niego są przykręcone dwa detektory diodowe. Że tak pokażę. O, detektory diodowe. To jest detektor zaterminalowany. Tu na wyjściu detektora też jest przewód z terminatorem na końcu. I chciałbym zaprezentować, jak działa cyrkulator. Cyrkulator nie ma wejścia, nie ma wyjścia. Ma trzy porty. 1, 2, 3, ale to nie jest tak, że 1, 2, 3. Ma trzy porty po prostu. Każdy port może być wejściem, może być wyjściem. Tu akurat zrobiłem wejście, a tu są wyjście jest, które też może być wejściem. I tu jest kolejne wyjście, które też może być wejściem. I tak w kółeczko, 360 stopni. Cyrkulator nie jest jakimś tam skomplikowanym urządzeniem, że tam są jakieś diody przełączające tranzystory. Tam jest tylko po prostu taka płyteczka metalowa, łącząca te trzy porty ze sobą w uścisku fertów. Taki po prostu dysków fertowych. I jak to działa? Tutaj podajemy sygnał w tej chwili na ten port z generatora. Sygnał wychodzi tym portem. Tu jest bardzo ważna kierunkowość pracy cyrkulatora, jak on pracuje. Sygnał wychodzi tym portem, idzie na detektor. Detektor jest sprzęgany pojemnościowo i idzie na przewód zakończony. To jest przewód półsztywny, zakończony terminatorem 50-ohmowym, takim SMA. Czyli jest linia dopasowana. Mam problem z przewodami, bo są przewody półsztywne, więc po prostu muszę kombinować z ich delikatnym wyginaniem. Czyli tu mamy wyjście. A tutaj mamy podłączony detektor. Także z terminatorem. Ten terminator jest bardzo ważny. Wiesz, o co chodzi. Sygnał wejściowy idzie tutaj na przewód. Przewód jest zaterminalowany, czyli nie ma fali odbitej. Jeśli zdejmiemy terminator, uzyskamy falę odbitą, która wróci tym wejściem i wedle ruchu, wedle kierunku cyrkulatora trafi do tego portu. W tym porcie detektor wykryje nam napięcie, ale ten port jest zaterminalowany po to, żeby po prostu nie nastąpiło odbicie sygnału i powrót do tego wejścia, gdy jest podłączony generator, żeby nie uszkodzić generatora po prostu. Ja teraz nakieruję na mierniki. Ten miernik pokazuje port numer 2, czyli wejście to jest port 1, wyjście sygnału to jest port 2, a ten, tak sobie określmy, port 1, port 2, port 3. Na port pierwszy wchodzi sygnał, z portu drugiego sygnał wychodzi, a tu mamy port trzeci, na którym nie mamy sygnału. To jest miernik od portu trzeciego, a to jest miernik od portu drugiego. Czyli miernik nam mierzy sygnał. Jest sygnał na wyjściu. Ja teraz odkręcę terminator i proszę zobaczyć, co się stanie
na tym janiku. Ten janik nie pokazuje w ogóle sygnału. Sygnał. Nastąpiło odbicie sygnału. I miernik nam pokazał, że jest jakaś amplituda. Jest jakiś sygnał. Czyli nastąpiło odbicie sygnału. Ale ten sygnał jest zaterminowany terminatorem. Czyli po prostu ja jeszcze raz zapnę terminator na porcie drugim. Sygnał znikł. Czyli po prostu cyrkulator. Ten sygnał weszedł tutaj. Linia jest dopasowana terminatorem 50-ohmowym, czyli nie nastąpiło odbicie. Jak zdjąłem terminator, nastąpiło odbicie i wedle ruchu trafiło do tego portu, gdzie został wykryty detektorem diodowym i zaterminalowany. Żeby sygnał nie odbił się kolejny raz i nie trafił nam tutaj na generator, na port pierwszy. Ja tak określiłem to port 1, port 2, port 3 dla ułatwienia we filmie. Ale cyrkulator nie ma po prostu tak. Cyrkulator ma nieokreślone porty, tylko ma określony kierunek pracy. Jak trafia sygnał? To jeszcze raz na mierniki nakieruję. Może podniosę amplitudę lekko. Zobaczę, czy będzie amplituda podniesiona. Częstotliwość 3 GHz. Teraz odkręcam terminator i proszę na ten miernik zwrócić uwagę. Wykrył sygnał odbity. Nastąpiło odbicie sygnału. Tak jak mówię. Ojo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 j
chyba metrowej długości przewodnia półsztywna, zdjęty terminator, nastąpiło w niej odbicie sygnału i sygnał przekierowało do portu trzeciego w tym przypadku. Tak mówię, tu mamy wejście sygnału z generatora, tu mamy docelowe wyjście sygnału z generatora, a tu mamy wyjście sygnału odbitego. To jest zaterminalowane, tak jak powiedziałem, jest terminator przykręcony, żeby sygnał nie trafił do generatora z powrotem i go nie uszkodził. Tak działa cyrkulator. Zapnę obciążenie. I tyle. Tak wygląda detektor diodowy. Jako może trochę przekręcę. To jest taki trójniczek. Tu jest wsuwana taka rurka z diodą mikrofalową. Bardzo fajny urząd, bardzo fajny przyrząd do pomiarów, do zabawy z mikrofalami. I tak widać, jest chwilkę. Tu jest terminator przykręcony, który odkręcałem. Jak go odkręcę, to na tym mierniku zostanie wykryty sygnał odbity i zmierzona amplituda. No oczywiście te wartości, jakie miernik wskazuje, to nie są wartości po prostu właściwe, tylko to są wartości takie po prostu orientacyjne. Wartości orientacyne, gdy te trójniki pomiarowe, te detektory są sprzężone pojemnościowo, jakie stłumienie mają. No i po prostu, żeby zmierzyć właściwie amplitudę, musielibyśmy podpiąć analizator widma i wtedy sobie pomierzyć.
No ja analizatora widma nie mam jeszcze. Może w przyszłym roku się dorobię. No ale chciałem filmik. Dawno żadnego filmiku nie było na moim kanale, no to mówię po prostu. Akurat byłem ciekaw sam, jak działa cyrkulator. Nigdy się nie bawiłem. Generator wysokich częstotliwości po prostu stoi nieużyty. No to mówię po prostu. Kupię cyrkulator, pobawię się, a przy okazji zrobię filmik. Może kogoś to zainteresuje. Jeszcze raz pokażę i objaśnię. Tu wchodzi sygnał i tu sygnał wychodzi. Ale tu może wejść sygnał odbity, który wyjdzie tu. Tu wyjdzie sygnał. Ten sygnał nie trafi tutaj. Ani ten sygnał stąd nie trafi tutaj, bo kierunek pracy mamy zaznaczony strzałkami. Ten sygnał może tylko trafi na najbliższy pod wedle kierunku pracy. Ten pod jest wejściem i wyjściem sygnału. Wyjściem sygnału docelowego, ale też może być wejściem dla sygnału odbitego, który trafi do tego portu, a nie do tego. Wedle wskazówek strzałek do tego portu. Jeśli na tym porcie założymy terminator, no mamy założony terminator i mamy tylko wejście sygnału wyjście, to mamy tak zwany izolator, który nam izoluje po prostu sygnały odbite. Są też takie izolatory, gdzie mają po prostu rezystor wbudowany 50-ohmowy. Mają tylko dwa porty. Jeden port jest wejściem, drugi jest wyjściem. Jest kierunek pracy. Strzałkami zaznaczony. To jest bardzo ważne, żeby był zaznaczony kierunek. Ja za ten cyrkulator dałem 25 zł. To żadne pieniądze, są po prostu. Próbowałem go skręcić, ale śrubkę ukręciłem. Po prostu, no i nie pokażę, co jest w środku. No w środku to jest po prostu taka blaszka, która te trzy porty łączy ze sobą. To jest prawie poniżej 1 ohma połączenie będzie. Taka blaszeczka tam w środku będzie. I z dwóch stron są feryty, takie dyski ferytowe. Nie wiem, czy nie ma też magnesu czy jakiegoś tam. Budowę widziałem w internecie po prostu. Po angielsku to po prostu też nie znam języka angielskiego, więc po prostu nie wiedziałem, co mówię, tylko się sugerowałem obrazem. Przekazem postaci obrazu. No nic, po prostu pokazałem, jak działa cyrkulator, objaśniłem, jak działa cyrkulator. No i co można dodać? No wydaje mi się tak skromnie, że po prostu można byłoby z cyrkulatora zbudować radar. Gdybyśmy tutaj zastosowali antenkę odpowiednią na wysokie częstotliwości. Ale to chyba też by nie wypaliło. Bo gdybyśmy odbijali sygnał emitowany, ten sygnał by powracał i by tym wyjściem wychodził. Tym portem po prostu. I można byłoby ten sygnał mierzyć. I na przykład określić przybliżenie obiektu. To jest taka moja spekulacja. Proszę na to uwagi nie zwracać po prostu i tyle. No dobrze. Filmik ma 14 minut, nie będę przedłużał. Co chciałem, pokazałem, omówiłem. I dziękuję za uwagę. Cześć, trzymajcie się.